Po ponad dwóch miesiącach wspólnych działań wolontariuszy z Grupy Azoty Police, Grupy Azoty Polyolefins oraz Grupy Azoty Police Service, dzieci z przedszkola nr 5 w Policach doczekały się własnego ogrodu warzywno-kwiatowego. W uroczystym otwarciu, które odbyło się 10 października, wzięli udział przedstawiciele wszystkich trzech spółek oraz gospodarze i zaproszeni goście. Życzę Wam zdrowia, życzę Wam szczęścia i życzę Wam tego, żebyście z ogromną radością mogli obserwować to, co będziecie tutaj siać, może i będziecie sadzić i będziecie obserwować, jak to wszystko pięknie rośnie. Niezwykle się cieszę, że mogliśmy wziąć również udział w tej Waszej zabawie, mogliśmy Was wesprzeć. Stworzenie ogródka odbyło się w ramach pierwszej edycji wolontariatu pracowniczego Grupy Azoty. Podobne działania realizowane są także w Tarnowie, Kędzierzynie Koźlu i w Puławach. Ogród warzywno-kwiatowy zajmuje ważne miejsce w edukacji przyrodniczej najmłodszych. Dzieci będą o niego dbały o każdej porze roku. W ten sposób otrzymają odpowiedzi na pytania dotyczące produkcji żywności, zdrowego odżywiania, recyklingu i ekologicznego ogrodnictwa. W ciągu najbliższych miesięcy planowane są cykliczne spotkania z pracownikami zakładów, którzy opowiedzą dzieciom o pracy na poszczególnych wydziałach. Poprzez spotkania z pracownikami spółek dowiedzą się, jak zakłady chemiczne pomagają na co dzień rolnikom w produkcji żywności i jak ważne znaczenie ma praca ich rodziców. Mam nadzieję, że wspólnie podejmowane działania zintegrują zespół wychowanków i uformują w nich właściwe nawyki. Ogród to doskonałe miejsce do nauki i motywacji przedszkolaków, by jeść dużo warzyw i owoców, które w tym przypadku będą mogły same wyhodować. Uroczyste otwarcie było okazją do wręczenia nagród w konkursie na nazwę nowego miejsca i wiersz. Nowy ogródek otrzymał nazwę Piątkogród. Przedstawiciele Grupy Azoty przekazali dzieciom upominki, a rodzicom zaangażowanym w akcję podziękowania. Dodatkowo w ramach projektu pod nazwą Od przedszkolnych lat z ekologią za Pan Brat, policzkie spółki zakupiły stojaki na rowery i hulajnogi, którymi rodzice i dzieci chętnie przyjeżdżają do przedszkola.